Dzień dobry, Robert Pinkiewicz, AgroSimex. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy. Witam Państwa w ten rześki poranek po pierwszym przymrozku. Wystąpiły temperatury, spadki temperatur miejscami lokalnie nawet do minus 3. Nie wszędzie lokalnie, bo w niektórych regionach, w niektórych miejscowościach tego przymrozku nie było w ogóle. Było na plusie. Niemniej jednak w tych miejscach, w tych lokalizacjach, gdzie było minus 2, minus 3 stopnie, no, obawiamy się o uszkodzenia, ale póki co jeszcze zbyt wcześnie, żeby je ocenić. Jakie zalecenia, proszę Państwa, ponieważ wszyscy się martwimy, dzwonicie Państwo do nas, konsultujecie, jaką strategię obrać w tym okresie występowania przymrozków, co stosować, jak się zabezpieczyć, jak wspomóc rośliny. Więc na tą chwilę, proszę Państwa, wciąż aktualne są zalecenia tych zabiegów z użyciem biostymulatorów, czyli algi, tytan, krzem, Asashi, Ashanti Max. Przed i w trakcie, pomiędzy przymrozkami kontynuujmy zabiegi tymi produktami. Natomiast jeśli chodzi o gibereliny, zalecam jeszcze poczekać 2-3 dni i wykorzystajmy te produkty giberelinowe po tych najgroźniejszych sytuacjach i najniższych spadkach temperatur. Wtedy sięgniemy po zabiegi giberelinowe. Więc na tą chwilę, oczywiście w rotacji, ale kontynuujmy, jeśli chcemy tutaj dalej działać i wspomagać, zabezpieczać rośliny, uchronić przed dużymi stratami, kontynuujmy w rotacji te zabiegi z użyciem biostymulatorów. Na przemian, albo nawet można w mieszaninie dwa zmieszać ze sobą, ponieważ się mieszają. Więc to jest Maral, to jest Ashanti Max, Asashi, ASX Titan Plus, ASX Krzem i to możemy kontynuować w tej chwili. Mieszają się te preparaty z fungicydami. Natomiast jeśli nie potwierdzą się prognozy i faktycznie ta jutrzejsza noc i następna będzie groźniejsza i te przymrozki będą bardziej dotkliwe, będą uszkodzenia, no to wtedy sięgniemy, po takiej sytuacji sięgniemy po preparaty giberelinowe, po to, aby zregenerować te uszkodzenia i uchronić plon. Więc wstrzymajmy się z giberelinami, nie teraz jeszcze, i wtedy będziemy polecali Novagip, Gip Plus, Perlan. Jeśli będą duże uszkodzenia, to również w mieszaninie na przykład z Ashanti Max albo z Asashi. Czekajcie Państwo, oczekujcie Państwo tych informacji, śledzimy sytuację na bieżąco, będziemy Państwa informowali zarówno w komunikatach infokarta, jak i wideo. Co z parchem? Ta pogoda, czyli zimno i umiarkowanie sucho, bo te opady przelotne na początku tygodnia nie sprzyjały do występowania infekcji. Owszem, minimalne wysiewy były, ale też nieduże, bo było zimno. Natomiast warunków do infekcji nie było. Dlatego kontynuujmy ochronę zapobiegawczą z użyciem preparatów kontaktowych opartych na kaptanie, ditianonie, malwin, merpan, pastor, rebate albo caldera, delan. I polecam tutaj mieszaninę z produktem fosforynowym, takim jak fytosarkan albo soriale. To jest kontynuacja ochrony zapobiegawczej. Jeżeli po przymrozkach się okaże, że trochę popada i będzie cieplej, w takiej sytuacji po infekcji ewentualnej będzie wciąż czas na anilinopirimidyny, czyli wykorzystamy tutaj pyrus, pyrogal albo chorus, ale to będziemy informowali i sygnalizowali Państwa o takiej konieczności właśnie tych zabiegów. Monitorujemy, obserwujemy, lustrujemy sady, zbieramy informacje dla Państwa i na bieżąco będziemy na pewno Państwa informowali o dalszych krokach, jak postępować i jak chronić nasze rośliny. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.